Właśnie znajduję się na peronie 7 Warszawy Zachodniej. Jak widzicie, jestem pod nowym dużym dachem, a tędy będziemy schodzić do nowego przejścia podziemnego, gdzie jak widzicie są już schody i zamontowane schody ruchome. Jak cała budowa Warszawy Zachodniej wygląda na górze i na dole? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawska Średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, jestem Zosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Warszawy Zachodniej w kolejnym odcinku z serii Warszawska Średnica 2050. Choć sama seria nazywa się 2050, to nie jest to ani nawiązanie do jakiejkolwiek żadnej partii politycznej, ani też planowane zakończenie prac na Warszawie Zachodniej. One są zaplanowane do końca tego roku, przynajmniej aktualnie. Natomiast średnica ma być wbudowana przynajmniej w aktualnych planach do końca tej dekady. Natomiast Warszawa Zachodnia dosyć mocno się zmienia i ostatni film był na koniec 2023 roku i teraz pojawiam się ponownie w lutym 2024, żeby zobaczyć, co się dzieje na peronie pierwszym, drugim, trzecim z nowym dachem, co się dzieje pod ziemią, bo tego tam jest dosyć dużo pochowane. No i oczywiście, co się dzieje właśnie w tym miejscu, przy hali dworcowej, przy ulicy Tunelowej. I od tego w sumie w dzisiejszym filmie sobie zaczniemy, a dla wytrwałych osób, które jeszcze przetrwają ze mną 20 minut, będzie coś specjalnego. Ale dobra, zaczynamy od hali dworcowej w tym miejscu. Zwróć uwagę, że tu już się pojawiły drzwi obrotowe, a przynajmniej powoli się pojawiają, którymi będzie można wejść do samej hali dworcowej tej strony. Ta hala dworcowa będzie zarządzana przez PKP PLK, który też realizuje właśnie całą tą przebudowę, a nie tak samo jak Quest Station, czyli hala dworcowa przy Alejach Jerozolimskich. Ona jest zarządzana przez PKP SA. I to jest ważny element i czynnik, który trochę dzieli tą budowę i inwestycje na dwie różne elementy. Natomiast tu wszystko jest już mniej więcej całkowicie oszklone i co ciekawe, w tym miejscu możemy zobaczyć już faktycznie kwietniki, tutaj się w tym miejscu pojawiają tutaj na dole. I to jest jeden z tych początkowych elementów, który faktycznie nam już zarysowuje nowy układ ulicy Tunelowej i całego tego terenu po zakończeniu prac na Warszawie Zachodniej. Tu mamy z kolei dwie windy i dwie klatki schodowe, które w przyszłości będą schodzić na dwa przystanki tramwajowe, a w tym miejscu powoli pod Grzybkiem już możemy zobaczyć zarys nowego parkingu, który będzie właśnie pod Grzybkiem, jak i również do samego budynku wielofunkcyjnego. Tu ogólnie się pojawi dosyć, no nie taki duży parking, ale będzie w tym miejscu oczywiście poukładany. No i dobrze. Mamy tutaj schody ruchome, które się znajdują do peronu 9. Peron 9 oczywiście jest, funkcjonuje i tutaj, gdzie teraz chodzimy, to pasażerowie chodzą w tym miejscu, więc to, co wam teraz pokazuję, to nie jest żadne jakieś ukryte miejsce, którego normalnie nie możecie zobaczyć. Tu faktycznie to jest jedna z tych nielicznych przestrzeni, którą dzisiaj wam pokażę pod ziemią, która jest dostępna dla was wszystkich i tu możecie sobie już chodzić tym przejściem podziemnym. Ono jest sporadycznie, rok po roku wykańczane. Tu już widzimy schody, które są, jeżeli chodzi o posadzkę, gotowe. Podwieszony dach, właściwie podwieszony sufit się pojawia wszędzie. Windy są montowane, schody ruchome też są składane cały czas w jedną całość. No i ta jedna winda w kierunku Prymasa Tysiąclecia jest i prawie jest całkowicie gotowa. Następnie tutaj możemy zobaczyć, że całkowicie już właśnie podwieszony sufit jest. No i tu już jesteśmy w przestrzeni, gdzie faktycznie wy nie wejdziecie. Idziemy w kierunku pozostałych peronów, czyli w kierunku peronu 8, 7, 6, 4, 5, no i tak dalej. Natomiast co ważne, będzie można właśnie się dostać do tych wszystkich peronów z peronu 9 do pozostałych peronów pod ziemią. Tutaj też powstają windy. To jest ta winda, którą przed chwilą widzieliśmy z góry. To, co powiedziałem, że będzie na przystanki tramwajowe. Windy aktualnie będą jeździć tylko i wyłącznie pomiędzy poziomem 0 a poziomem minus 1, natomiast w przyszłości zjedną również na poziom minus 2. Aktualnie nie będą sztucznie zaślepione, żeby po prostu nie zjeżdżać na sam dół, bo tam nic nie będzie, bo też te tramwaje tam na razie nie dojadą. Aktualnie tramwaj, który będzie planowany do realizacji, została podpisana już na niego umowa, skończy się przy Alejach Jerozolimskich i nie będzie jechać jeszcze pod peronami. Ale o tym jeszcze trochę powiem więcej w późniejszej części tego materiału. Natomiast idąc dalej, możecie zobaczyć, że tak, ładnie tutaj można się przejrzeć w ścianach. To już dosyć dobrze jest widoczne od kilku miesięcy, kiedy tutaj chodzę. Są lokale handlowe, które są oczywiście też przewidziane w części na poziomie minus 1. Na poziomie 0 w hali dworcowej przy ulicy Tunelowej nie ma zbytnio takich przestrzeni, natomiast tutaj pod ziemią naprawdę jest ich dosyć dużo i faktycznie lokali handlowych będzie ich trochę co niemiarę, ale jeżeli liczycie na jakiś duży sklep, to raczej bym powiedział, że na to bym nie liczył. Tu
tu też, z tego co mi się wydaje, w tym miejscu będą kasy biletowe, które będą tutaj schowane, więc to też taka ciekawostka, jeżeli chodzi o te aspekty. Natomiast teraz jesteśmy w przestrzeni, do której wy raczej nigdy więcej nie wejdziecie i nie zobaczycie, bo to jest przestrzeń dla pracowników lokali handlowych, no i oczywiście samej obsługi dworca i całej stacji Warszawa Zachodnia. W tym miejscu właśnie będzie możliwość przejścia z tyłu, nie chodząc z pasażerami, żeby dostać się czy to do łazienek technicznych dla pracowników, czy oczywiście, żeby dostać się do wszystkich obiektów, zrobić jakieś dostawy, no i to wszystko właśnie będzie schowane od tej strony. Tutaj w przyszłości nigdy więcej już raczej nie zobaczymy. My się teraz znajdujemy nad tunelem tramwajowym, a nad nami są wszystkie perony. Teraz dochodzimy do przestrzeni, gdzie nad nami jest peron czwarty. A konkretnie teraz jest tor przy peronie czwartym od strony południowej. Natomiast teraz przechodzimy i jesteśmy jeszcze kawałek. Tam przy okazji widzicie, że już trwa wykop przy kolejnych właśnie peronach. Natomiast teraz się znajdujemy i to są schody i schody ruchome na peron czwarty. I tak, w teorii, gdybym teraz wszedł na górę, bym wyszedł na peron czwarty. Oczywiście jestem cały czas ogrodzenie, trwają prace tutaj, jak widzicie na dole, ale w teorii mógłbym już faktycznie pójść do pociągów. Natomiast na dole oczywiście jest trochę tych elementów pochowanych. Głównie dlatego właśnie, że cały plac budowy się teraz przenosi na sam dół. Możemy tutaj i zobaczyć rusztowania, jak i również całe zbrojenia, czy jeszcze pochowane różne elementy i części schodów ruchomych, które są przygotowane na kolejne etapy inwestycji, jak i również oczywiście same lokale handlowe, które jak widzicie właśnie w tym miejscu mają już swoje szyby, więc w teorii można by przyznać, że można by tutaj już odpalić jakąś żabkę, że tak to powiem przysłowiowo. Więc w teorii można by tutaj już coś kupić. Na pewno ruch byłby, jeżeli chodzi o same zaplecze budowy, ale wiadomo, że oczywiście to się też nie pojawi do końca zakończenia inwestycji pod ziemią, która jest planowana na koniec 2024 roku. Idziemy dalej, widzimy, że już tutaj się pojawia podwieszony sufit i proszę bardzo, mamy tutaj schody na górę i tymi schodami sobie wejdziemy. Na tych schodach właśnie nagrywałem tą wstawkę na początku, bo to są schody i schody ruchome na peron 7. Jak również widzimy też tutaj windę, która już funkcjonuje pomiędzy kładką a samym peronem. No i w tym miejscu, jak widzicie, tak to wygląda i tak to się prezentuje. Oczywiście nowy dach robi wrażenie, jak się znajduje pod nim. Czy chodzi o efektywność, jeżeli chodzi o gospodarowanie ciepła? No niekoniecznie. Czy nie pada? Zależy, ale dobra, nie będę dzisiaj mówić o aspektach i mankamentach tej całej inwestycji. O tym na pewno jeszcze spokojnie zrobię film, co faktycznie mi się nie podoba, jeżeli chodzi o sam aspekt projektowy, a nie sam aspekt wykonania, bo to są oczywiście dwie różne rzeczy. Trzeba pamiętać, że to, co jest realizowane aktualnie, to jest robione wszystko zgodnie z projektem, więc to jest jeden z tych elementów, który warto sobie dostrzegnąć, tak jest przy wszystkich inwestycjach, które nagrywamy na kanale. Natomiast tutaj możemy zobaczyć windy. Windami stąd nie pojedziemy na żaden peron, chociaż windy w teorii mogłyby tutaj zjechać, ale są software'owo zawieszone, by po prostu tutaj nie zjechały na sam dół. Windy są wszystkie działające, jeżeli chodzi o wszystkie perony, które są aktualnie działające, pomijając oczywiście peron 9. Czyli na peron 8, 7, 6, 5 czy 4 już można zjechać windą z kładki. Na samą kładkę można wjechać tylko i wyłącznie od ulicy Tunelowej, ale niedługo może i będzie jeszcze więcej elementów, ale o tym trochę więcej powiem, jak już faktycznie wyjdziemy na powierzchnię. Natomiast tutaj jeszcze sobie oglądamy chwilę te windy. Windy są całkowicie wykończone, jeżeli chodzi o tą część też na poziomie minus 1 właśnie tutaj, bo to jest niezbędne, żeby uruchomić te windy. One tylko i wyłącznie software'owo są uziemione, a właściwie unieruchomione, jeżeli chodzi o dojazd na ten poziom właśnie niższy, ale spokojnie, że ten pasażer przez przypadek tutaj nie zjedzie, nie ma takiej możliwości. Wciskałem już w tej windzie przyciski, żeby zjechać na dół. Nie udało mi się, więc raczej nikomu innemu też się nie uda. No i wracamy znowu do przejścia podziemnego. Ono jest naprawdę całkiem szerokie, tylko aktualnie jest trochę pozostawione, więc aż tak tej szerokości nie widać, a tu widzimy schody. I tymi schodami będzie można w przyszłości wychodzić właśnie do hali dworcowej. I tu po prawej i po lewej stronie się znajdują schody ruchome. Po prawej i po lewej znajdują się szyby windowe. I tutaj będzie można wyjść na górę i przejechać, wychodząc na powierzchnię właśnie tymi drzwiami kręconymi. A tutaj popatrzeć sobie czy na windy, czy na nowy dach, który się znajduje, posiedzieć. Ewentualnie kupić coś w lokalach handlowych, które tutaj też się będą oczywiście znajdować. Czy w tym miejscu będą kasy biletowe? Tego wam nie powiem. Wydaje mi się, że tylko łącznie kasy biletowe będą w West Station, jak i również pod ziemią, tam gdzie byliśmy w chwilę wcześniej, przed tą częścią techniczną. Natomiast tu już możemy zobaczyć, że faktycznie całkiem ładnie są obudowane same podpory, które utrzymują dach. Jest on oczywiście ogromny. Tu będzie ciepło i przyjemnie na pewno. Będą tutaj ławki przewidziane, bo już sobie oglądałem dokładnie projekt. Ławki ogólnie na całej inwestycji
Jeżeli chodzi o część podziemną, są głównie umiejscowione przy windach i wyprzestrzeniach dochodzących do wind, jak i również tutaj właśnie w hali dworcowej, one są głównie po stronie wschodniej, czyli po prawej stronie, jakbyśmy teraz się przekręcili. Po tej stronie też jakieś ławki będą przewidziane, natomiast głównie będą właśnie po tamtej stronie, czyli po drugiej stronie od tych schodów ruchomych, które teraz widzieliśmy. Tu się pojawiają właśnie już zarysy tych drzwi kręconych. Sam muszę przyznać, że no nie mogę się doczekać, aby z nich faktycznie skorzystać, ale raczej domyślam się, że dopiero z nich skorzystam, jak już faktycznie cała inwestycja będzie zakończona, bo wiadomo, jak to jest z urządzeniami, które są właśnie na placach budowy. Za skorzystanie w trakcie jeszcze budowy są dosyć duże kary. A tutaj z kolei jest wejście na kładkę od strony budowy, czyli od strony ulicy Tunelowej, jeżeli chodzi o tą samą część przy dworcu. Tymczasem to jest ta duża przestrzeń handlowa, która się znajduje na dole. Z góry odpowiadam, że raczej tutaj supermarket się nie pojawi, bo raczej aż tak duża przestrzeń to nie jest. Ale jest to dosyć pokaźny rozmiar, to jest chyba największy i już prawie całkowicie wykończony, jeżeli chodzi o stan surowy do faktycznie wejścia najemców. Jest wszystko oświetlone, są wszędzie zamontowane szyby, na górze tam na suficie jeszcze są jakieś mniejsze prace realizowane, ale ogólnie jeżeli chodzi o tą przestrzeń handlową, tu ta jedna jest już faktycznie prawie całkowicie gotowa, więc to takie ciekawostki. Natomiast jedziemy dalej, wracamy sobie do peronu 9 i tu zwróćcie uwagę, jak faktycznie to jest, wygląda, jakie to jest szerokie. Po lewej stronie i po prawej stronie będą się znajdować w niektórych miejscach ławki, oczywiście będą też wyświetlacze, jak i również będą gabloty ze składami jazdy. No i już teraz możemy zobaczyć właśnie, że trwają prace przy wykończeniu lewej windy na przystanek tramwajowy w kierunku Ochoty, natomiast na przystanek tramwajowy w kierunku Odolan, czyli po prawej stronie jeszcze prace przy windzie nie są aż tak bardzo zaawansowane jak przy tej drugiej. Idziemy dalej, tutaj jest cały czas szeroka przestrzeń, tutaj odpowiadam, tu nie będzie raczej żadnych lokali handlowych przewidzianych w tym miejscu. Droga dla osób niewidomych, czyli drogi naprowadzające na dole się znajdują tutaj oczywiście. No i kolejne elementy właśnie z sprzętu, który jest tutaj schowany przed warunkami atmosferycznymi, które oczywiście są na górze. I już dochodzimy powoli do peronu 9. Tutaj po prawej stronie teraz mniej więcej było schody ruchome na peron 9, a tu jest wyjście na trasę Prymasa Tysiąclecia. Jak widzicie tutaj, jeżeli chcecie zobaczyć, jak faktycznie będą wyglądać gotowe wyjścia z przejścia podziemnego, to to jest idealne miejsce. No świeci się i błyszczy jak nie wiem. Właśnie obejrzeliście film na poziomie -1 z Warszawy Zachodniej, czyli z przejścia podziemnego, a ja znajduję się trochę niżej, na poziomie -2, gdzie w przyszłości będą jeździć tramwaje. Jak widzicie, tunel w tym miejscu jest całkiem wysoki, no bo tu jeszcze musi się pojawić całe torowisko tramwajowe, jak i również sieć trakcyjna, ale tego wszystkiego nie będzie w tym miejscu teraz. To się dopiero pojawi podczas budowy tramwaju w kierunku ulicy Kasprzaka. Natomiast zanim to się wydarzy, musi być wszystko zaprojektowane, musi być ogłoszony przetarg na budowę i dopiero wtedy będziemy wiedzieć coś więcej na temat tej inwestycji. Na razie tramwaj już powstaje, bo została podpisana na niego umowa do Alei Jozioińskich, a konkretniej do West Station, czyli tramwaje dojadą do peronu 1 WKD, ale nie pod peron 1 WKD. Więc ta inwestycja jest już w teorii realizowana od Bitwy Warszawskiej 1920 roku. W skrócie, tramwaj dojedzie do Warszawy Zachodniej od Ochoty, ale nie dojedzie już faktycznie do Woli, ani pod perony, czy też również do peronu 9, gdzie w przyszłości będzie się znajdować przystanek tramwajowy. Natomiast jak to wszystko wygląda, dowiecie się niedługo ponownie z kolejnego filmu Tramwaj, kierunek Warszawa Zachodnia. Tymczasem wracamy do reszty filmu. No i oczywiście, żeby nie było, jeżeli nie chcecie przegapić tego materiału, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. Ale dobra, dosyć tej autopromocji, lecimy dalej z Warszawą Zachodnią i z częścią po drugiej stronie. Tak wygląda sam nowy duży dach. Jak widzicie, te panele fotowoltaiczne, które się znajdują na górze, są rozprowadzone mniej więcej na całości, jeżeli chodzi o dach, tam gdzie powinny być i tam gdzie są przewidziane w projekcie. Tak, nie ma ich na całym dachu, ale tak było zaplanowane, tak było zaprojektowane, tak się PKP PLK zgodziło na ten projekt i tak również jest to aktualnie realizowane. Więc jeżeli mówicie, że jest tutaj dużo niewykorzystanej przestrzeni, to ja tylko łącznie wam przypomnę, że również w tych elementach szklanych są zrealizowane panele fotowoltaiczne, które faktycznie są przezroczyste przynajmniej po części, a te tutaj na dachu docelowo będą miały system całkowicie samego odśnieżania, czyli po prostu podgrzewają się i odśnieżają zimą, żeby cały czas łapać ten prąd, że tak to powiem, i wykorzystywać to dalej. Tymczasem tu widzimy sam nowy dach, który powstaje nad peronem 3, nad peronem 2 i 1 jeszcze tego nowego dachu nie ma i następnie widzimy West Station, oczywiście się znajduje, tam możemy tu cały czas kupić bilety i następnie widzimy nowe przejście podziemne i w tym miejscu powstaje nowy przystanek tramwajowy na poziomie właśnie -2.
Gdzie jest, co ważne, warto o czym powiedzieć. Przystanek tramwajowy aktualnie, który w tym miejscu powstaje przez aktualnego wykonawcę, czyli Budimex, który mnie zaprosił na wejście na budowę i mogłem właśnie zwiedzić to wszystko, za co im bardzo dziękuję. Natomiast sam ten przystanek w tym miejscu teraz powstaje, jeżeli chodzi o przestrzeń techniczną. Czyli po prostu będzie wszystko wybudowane, jeżeli chodzi o przestrzeń kubaturową, będzie to po prostu gotowe, natomiast nie będzie to jakkolwiek wykończone. Nie znajdziemy tam ani peronów tramwajowych, nie znajdziemy tam ani szyn, ani sieci trakcyjnej. To wszystko będzie realizowane przez innego wykonawcę, z którym właśnie została podpisana umowa na ostatnich dniach, który będzie realizować również tunel właśnie od Bitwy Warszawskiej 1920 roku i samej ulicy Grójeckiej. I o tamtych utrudnieniach niedługo też powiem więcej. Tymczasem tu, jak widzicie, właśnie trwają aktualnie już te prace. Wykop powoli schodzi na poziom minus 1. Przez najbliższe miesiące będzie właśnie schodzić coraz niżej. Ściany szalinowe mniej więcej są już właściwie całkowicie wykonane, jeżeli chodzi o ten aspekt. I tutaj, na tej części budowy będziemy teraz przez najbliższe miesiące. I tutaj prace nie zakończą się w czerwcu, tylko one tutaj się zakończą w całości dopiero właśnie na koniec tego roku, bo wtedy jest zaplanowane oddanie do użytku przejścia podziemnego i to jest właśnie jeden z ważniejszych elementów, dlaczego to jest realizowane, a będzie oddane do użytku później, bo tu dopiero się rozpoczęły prace, więc się rzeczy dopiero później się rozpocznie. Tutaj widzieliście szkielet. Taki starego przejścia podziemnego, to jest przejście podziemne do PKS-u, możecie sobie to trochę cofnąć, o parę sekund zobaczycie jeszcze raz, jak to wygląda. Tam faktycznie jest to przejście podziemne do PKS-u, czyli do dworca autobusowego Warszawa Zachodnia. Natomiast teraz zobaczmy stare przejście podziemne, w którym jeszcze niedawno były gabloty, były wyświetlacze, ludzie chodzili codziennie. Po prawej stronie są aktualnie zbarykadowane wejście do West Station, natomiast to aktualnie jest rozbetonowane, cięte, łączone na nowo, tak dalej i w jedną, w drugą, w trzecią, w czwartą, aby to faktycznie wszystko mogło być wykończone w całości. Więc to aktualnie musi być po części skute i wybudowane od nowa, żeby faktycznie móc to połączyć z nowym przystankiem tramwajowym i tą całą częścią na minus 1 i minus 2. Bo same przejście podziemne będzie zupełnie inaczej wyglądać niż wcześniej, nie będzie takie wąskie, będzie dużo szersze, no i będzie mieć po pierwsze windy, schody ruchome i inne bariery. Wyobraźcie sobie schody ruchome na Warszawie Zachodniej. Powiem wam więcej, wyobraźcie sobie, że będą schody ruchome na pierwszy peron WKD. Co prawda tylko łącznie jedne schody ruchome, znaczy tylko łącznie do góry, ale i tak będą to pierwsze schody ruchome na peron WKD. I też co ważne, na wszystkie perony będą co najmniej dwa schody ruchome, natomiast na peron WKD będą tylko łącznie i będzie tylko łącznie będzie jeden ciąg schodów ruchomych, więc trochę szkoda, ale no cóż. Natomiast w sumie jak teraz sobie podliczyłem, to faktycznie na każdy peron będą dwa ciągi schodów ruchomych. Co ciekawe, na peron 9 będzie para schodów ruchomych do góry i do dołu, natomiast będą też również zwykłe schody. Tymczasem teraz podziwiamy torowisko w zachodniej Warszawy Zachodniej. Tam się znajdują dwa tory odstawcze, które aktualnie powstają krok po kroku. No i tutaj oczywiście nad samym tunelem tysiąclecia cały czas trwają prace. Teraz trwają przy dwóch torach WKD i dwóch torach, które właśnie prowadzą do poronu drugiego i trzeciego dla pociągów podmiejskich. To aktualnie jest realizowane, natomiast w tym dzisiejszym filmie nie będę nad tym się zagłębiać, nad tym się zagłębię w marcu, bo siłą rzeczy po prostu jest bardzo dużo jeszcze innych tematów, które warto by poruszyć chyba w dzisiejszym filmie, co nie? Więc tutaj, jak widzicie, tak to wygląda i tak to prezentuje się, jeżeli chodzi o ten cały nowy dach właśnie w tym miejscu. No i tak, widać doskonale, że właśnie dach po lewej stronie jest już mniej więcej, jeżeli chodzi o tą część właśnie rusztowania, czyli całej tej części stalowej, gotowy nad peronem trzecim. Nad peronem drugim i pierwszym powstaje. Mamy już kolejne segmenty, które faktycznie wchodzą. I tutaj padły pytania, czy to już jest całkowita długość dachu. Tak, to jest całkowita długość, jeżeli chodzi o długi dach, ten duży dach i te małe daszki, to już jest całkowita ich długość, one nie będą dłuższe. Peron pierwszy będzie jako jedyny całkowicie zadaszony. Peron drugi i trzeci będą miały bardzo małe fragmenty, które nie będą pokryte przez małe daszki i to już właśnie widać. Natomiast peron pierwszy, no nie, jak on powstanie, to zobaczycie, jaki on jest faktycznie szczególny. Będzie mieć inaczej trochę ułożone też wyjścia, będzie mieć tylko łącznie jedne schody ruchome, będzie więcej dachu niż faktycznie peronu i będzie te zejście, te połączenie z dużego dachu z małym dachem trochę ślepe, bo nie będzie faktycznie małego dachu. Ale dobra, tak to się łączy, dachów dużo było, to teraz coś faktycznie tutaj dzieje. Tu powstaje aktualnie przejście podziemne i ta cała przestrzeń właśnie, na którą będą jeździć pociągi, ona jest już mniej więcej połączona, jeżeli chodzi o peron
drugi i peron trzeci. Na peronie pierwszym jeszcze nie jest to wszystko związane, żeby tam faktycznie mógł wjechać ciężki sprzęt, natomiast tutaj przy peronie drugim i trzecim widzimy te małe perony z małymi daszkami, tutaj się tu już pojawiają i to jest też już ich całkowita długość. Też się pojawiły bramki, torów jeszcze tutaj oczywiście nie mamy, ale mamy też kolejne elementy samego dużego dachu, które są po prostu rozlokowane po różnych przestrzeniach z całego placu budowy. Co ciekawe, jak tutaj widzicie, zejście na peron pierwszy WKD, którym czasami się schodzi w ramach różnych faz, takie same będą zejścia, czyli będziemy po prostu schodzić w kółko z kładki na peron drugi i trzeci, w związku z tym, że one będą miały więcej wejść z przejścia podziemnego. Na peron drugi i trzeci będą dodatkowe wyjścia z przejścia podziemnego za windami. Zresztą za chwilę zobaczycie, gdzie to będzie zlokalizowane. A tu z kolei możemy jeszcze raz popodziwiać właśnie tę płytę przejścia podziemnego, czyli strop. No i niedługo, czy jak już faktycznie się zakończą prace przy wykańczaniu tych peronów i pociągi tu wrócą, to wtedy de facto rozpoczną się większe prace przy wykopie na minus 1. Tymczasem w tym miejscu widzimy aktualnie tymczasowe zejście z kładki i w miejscu tym tymczasowym no, niedługo coś się wydarzy nowego. Natomiast sobie zejdźmy jeszcze na dół i popodziwiajmy, co tu się faktycznie dzieje na poziomie 0. No tak, teraz jesteśmy na poziomie torów, na poziomie toru WKD, który będzie się znajdować. Też tutaj zwróćcie uwagę, że te słupy X, które się znajdują na peronie WKD, one są trochę innego kształtu, bo się dach, sam dach duży kończy w tym miejscu. No, peron pierwszy WKD nie będzie jakoś mocno ochroniony przed deszczem, jeżeli chodzi o ten aspekt, bo po prostu też sam dach nie wychodzi na tą przestrzeń, nie wychodzi poza przestrzeń PKP, PLK i WKD. W skrócie nie nachodzi na działki PKPS-a, więc no, to jest taki właśnie z tych aspektów, które tutaj faktycznie warto zaznaczyć. Czyli w skrócie dach się kończy dokładnie tam, gdzie się kończy tor WKD-ki i nigdzie dalej. Tam przed chwilą widzieliśmy jeszcze ponownie przejście podziemne, które tutaj powstaje. No i tutaj oczywiście widzimy też płyty, znaczy powoli powstające te elki peronowe w formie betonowej, tutaj właśnie powstają razem z całym przejściem podziemnym i z całą tą konstrukcją. No i tu dokładnie widać, gdzie faktycznie będzie się pod X-ami schodzić na dół, gdzie jest ta przestrzeń peronowa i gdzie jest ta przestrzeń, gdzie faktycznie będą jeździć pociągi. Tutaj jeżeli chodzi o peron WKD, bo wiem, że zawsze jest bardzo duże pytanie, ale dobrze, wiesz, jak to, nowy peron WKD-ki? No, zaraz powiem jeszcze więcej. Tu z ciekawostek powiem, że tam, gdzie aktualnie jest tymczasowe zejście z kładki, najprawdopodobniej niedługo powstanie tymczasowa winda dla pasażerów, żeby faktycznie mogli się dostać od Alei Zimskich na kładkę. A w tym miejscu widzimy drugie zejście z peronu drugiego właśnie do przejścia podziemnego. Tutaj nawet z peron trzeci, gdzie tutaj teraz widzimy, również będzie to drugie zejście z właśnie z peronu do przejścia podziemnego. To jest właśnie to przejście podziemne, które będzie znajdować, to będzie właśnie to wejście za windami, które będzie zlokalizowane. Natomiast wracając do peronu WKD, na peronie WKD, z tego co widziałem, sobie patrzyłem na projekty dzisiaj, będą przewidziane dwie ławki i będą oczywiście też również świetliki, więc jeżeli chodzi o te aspekty, będzie całkiem dobrze sytuacja zaplanowana. Więc tutaj raczej nie jest źle, natomiast jak powiedziałem, na sam koniec składki, tak jak w tym miejscu możecie zobaczyć, tu już windy działają na wszystkie perony, składki można zjechać na każdy peron, który jest już aktualnie oddany do użytku, pomijając dziewiąty, bo kładka nie dochodzi do peronu dziewiątego. Natomiast jeżeli chodzi o sam aspekt właśnie tej ostatniej windy, która będzie tymczasowa, może niedługo faktycznie się rozpoczną przy niej większe prace, dlatego też niedługo kładka będzie po części podzielona. I tak powstaje cała nowa Warszawa Zachodnia, jak właśnie mogliście zobaczyć. I ja z tego przejścia podziemnego, konkretnie z tych schodów, już skorzystałem. Wy skorzystacie trochę później, ale spokojnie. Jest na to czekać, bo na dole naprawdę jest coś dużo ciekawostek i nie mogę się czekać, abyście wy też sami to na własne oczy zobaczyli, ale jeszcze spokojnie, spokojnie, trzeba poczekać. Natomiast jeżeli chcecie oglądać więcej filmów z Warszawy Zachodniej i chcielibyście mi pomóc w realizacji tych wszystkich materiałów, możecie zostać patronami Awizonosza. Patronite / Awizonosz. Wy możecie obejrzeć niektóre filmy przedpremierowo i trochę więcej ciekawych za kulisami z różnych inwestycji z całej Polski, a ja mogę więcej realizować filmów w lepszym standardzie. Tymczasem wracamy do reszty filmu. No i tutaj jeszcze kończąc ten temat tej tymczasowej windy. Winda będzie tymczasowa, bo docelowo będzie się znajdować w zupełnie innym miejscu wraz z schodami. Natomiast faktycznie tymczasowa winda najprawdopodobniej niedługo powstanie, aby faktycznie udobruchać pasażerów, że tak to powiem, od tej drugiej strony, żeby z walizkami nie musieli chodzić, żeby nikt nie musiał im wnosić tych walizek, więc to będzie raczej, bym powiedział, całkiem dobra nowina. Więc mam nadzieję, że będziecie z tego zadowolenia jako pasażerowie w Warszawie Zachodniej. Tymczasem dotrwaliście do 24 minuty tego filmu i proszę bardzo, mam dla Was takie porównanie
jak to wyglądało prawie 4 lata temu, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na Warszawie Zachodniej. Ujęcia są dużo wcześniej, przed rozpoczęciem prac. Wtedy faktycznie nagrałem pierwszy raz ujęcie do Warszawy Zachodniej przed rozpoczęciem budowy. No i trzeba przyznać, robi wrażenie, co? Dosyć mocno się zmieniła ta Warszawa Zachodnia. Oj tak, trzeba przyznać, że faktycznie prace na Warszawie Zachodniej, jeżeli chodzi o starą i nową, no, są dosyć potężne, jeżeli chodzi o zaawansowanie. I to, jak tutaj się dużo zmieniło. Oczywiście w większości nowy duży dach tutaj robi robotę, ale i tak oczywiście to nie jest jedyny aspekt. Na koniec parę informacji, o których warto powiedzieć, żebyście też po prostu o nich wiedzieli, bo to też są ważne elementy, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Po pierwsze, kładka. Kładka, która została aktualnie wbudowana i którą dochodzicie na wszystkie perony, ona jest docelowa. Ona pozostanie po zakończeniu prac na budowie, a tego też na nią dojeżdżają windy, jak i również są wszystkie schody. Po drugie, w tym miejscu aktualnie dojeżdżają autobusy linii 103 do pętli przy Dworcu Zachodnim na ulicy Tunelowej, w związku z tym, że aktualnie są realizowane prace przy kanalizacji i dlatego też tutaj aktualnie autobusy nie dojeżdżą. Budimalex cały czas tędy funkcjonuje, więc to na pewno nie jest na minus. No i kolejny aspekt to jest to, jak z tymi datami. Wiadomo, że pociągi mają wrócić tutaj na początku wakacji. Więc tego się trzymajmy. Z tego co wiem, to jest zaplanowane. Później będzie jeszcze jeden miesiąc prac torowych i następnie już po zakończeniu wakacji wszystkie prace na Warszawie Zachodniej przeniosą się tylko i wyłącznie do tą część w Przelejach Zimskich i pod ziemią. Mało tego, nie będzie nawet realizowanych jakichkolwiek prac przy ulicy Tunelowej. Tam już wszystko będzie gotowe. Dokładnie. Wszystko przy ulicy Tunelowej będzie już gotowe. Parkingi, nowe ławeczki, drzewa, krzewy, kwietniki, chodniki, to wszystko już tam będzie. Oczywiście to, czy nie będzie jeszcze wejścia do przejścia podziemnego, czy też raczej hala dworca przy ulicy Tunelowej nie będzie jeszcze oddana do użytku, ale będzie już faktycznie wszystko gotowe, jeżeli chodzi o tą część poza wchodzeniem do faktycznie samej części stacji Warszawa Zachodnia. Więc to faktycznie będzie już funkcjonalne. Natomiast same prace w większości na całej Warszawie Zachodniej wraz z oddaniem do użytku nowego przejścia podziemnego mają się zakończyć na koniec tego roku, czyli na koniec 2024 roku i też dopiero wtedy będą mogły się rozpocząć większe prace przy budowie tunelu tramwajowego właśnie przy Alejach Jozaimskich, bo dopiero wtedy będzie można rozpocząć pracę przy wykończeniu, czyli budowaniu właśnie szyn, sieci trakcyjnej, czy też przystanków tramwajowych. Więc trochę jeszcze przed nami jest inwestycji z Warszawy Zachodniej. I mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film z Warszawy Zachodniej i powinien się już pojawić standardowo za miesiąc. Tego ostatniego nie było w związku z tym, że się rozchorowałem po prostu na sam koniec miesiąca, na sam koniec stycznia, a miałem już zaplanowane wejście, tak jak teraz właśnie widzieliśmy. Widzieliście, bardzo dziękuję jak zawsze Budimaxowi za możliwość wejścia na plac budowy i nagrania dosyć szczegółowo tego wszystkiego, co tu jest pochowane. Również z poziomem minus 2, który zobaczycie jeszcze za kilka dni. W najbliższych dniach zobaczycie jeszcze przelot nad całą Warszawą Zachodnią. No i co ja mogę powiedzieć? No, Warszawa Zachodnia zmienia się na Poznania, idzie krok po kroku. Oczywiście ma swoje mankamenty, jak większość inwestycji, ale i tak trzeba przyznać, że o wiele więcej jest tutaj plusów i zalet. W związku z tym, jak to wyglądało wcześniej, zresztą przed chwilą zobaczyliście. Wyobraźcie sobie nową stację, jedną z główniejszych w Warszawie, bez schodów ruchomych, bez wind, no i bez nowych peronów i czy bez zadaszeń? No właśnie. Warszawa Wschodnia to jeszcze wyjątek, a na Śródmieściu te windy, no przynajmniej w teorii, ta jedna działa. Ale to się będzie też zmieniało, bo w końcu cała warszawska średnica ma się przebudować. Nie wiem, czy w przyszłym roku, ale raczej za 2 lata na pewno już tę pracę ruszą i oby udało się wszystko schować pod ziemią i na górze jakieś parki i inne elementy się pojawiły również na Ochocie. Tymczasem jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami Owiznosza i już kończąc ten przydługie zakończenie, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film pełen z Warszawy Zachodniej pojawi się w marcu 2024. Tymczasem do zobaczenia. A w tym miesiącu jeszcze pewnie będzie Olsztyn, będzie może nawet Łódź, będzie zapraszamy do metra, będzie zajezdnia, no spokojnie, coś tam się jeszcze pojawi. Cześć!